zwykle przemoc kojarzy nam się z przemocą fizyczną, z biciem, z popychaniem, z szarpaniem kogoś. W to wchodzi też przemoc seksualna, rzecz jasna. Natomiast są bardziej subtelne rodzaje przemocy, niesłychanie dotkliwe. Na przykład przemoc związana z ignorowaniem kogoś, niezauważaniem kogoś. Jesteś dla mnie jak powietrze, czyli nie widzę ciebie. Obrażanie się, przemoc słowna jest bardzo dotkliwa i wpisuje się w nasze myślenie o nas. Przemoc ekonomiczna, czyli ja trzymam kasę i nikomu nie dam, chyba że mi się zmieni nastawienie. Ale potem znowu zakręcam kurek z pieniędzmi, które są na przykład pieniędzmi naszej rodziny. Ludzie stosują przemoc z tego powodu, że tego się nauczyli, tak zostali wychowani, mają taki schemat działania. I druga, a może bardziej jeszcze fundamentalna rzecz, nie wiedzą, że są dobrzy i piękni, bo nikt im tego nie powiedział i nie objawił. Że oni mają w sobie mnóstwo talentów, zdolności, wiele pokładów dobra, które zostało stłamszone i oni w to nie wierzą. Dlatego reagują, jak reagują. I dzięki temu być może też robię Mistrzowską Akademię Miłości. Przedsięwzięcie już prawie 11-letnie. I uczę, jak kochać siebie, by dobrze kochać drugiego człowieka.